Szczerze? Ja tam nie wiem, co tu się dzieje. Wargaming wypuścił jakieś nowe haksy, których nie mam czy co, ale ostatnio mamy prawdziwy wysyp szalonych bitew. Bitew, gdzie dzieją się prawdziwe cuda na kiju, rzeczy niemożliwe i nie inaczej. Będzie tym razem w bitwie na Batshatilionie Premium, czyli Batshatilionie Burask. Pojazd, moi drodzy, na mapie Fjordy. Bardzo ważne, mamy tutaj pluton tych pojazdów i nie zapomnę wspomnieć o tym, że pojazd ten, według najnowszych przecieków, ma być dostępny na czarnym rynku na przełomie lutego i marca przyszłego roku. Czy będzie? Nie wiadomo, to są przecieki, ale o tym za chwilkę wspomnę. Wcześniej jednak chcę powiedzieć, co tu będzie takiego dziwnego, więc moi drodzy, ten pluton będzie chciał tak naprawdę sam poprowadzić tą drużynę do zwycięstwa. Często się mówi, że pluton to za mało. Gdyby można było mieć w plutonie, nie wiem, 5 osób, no to wtedy okej, ale w 2 osoby wygrać to się nie da. Ten pluton pokaże, że można naprawdę bardzo dużo i to jest potyczka na mapie Fjordy w losowaniu z 7 i 8, więc losowanie delikatnie ułatwia, prawda, no bo są też niższe tiery. Ale z drugiej strony są też pewne utrudnienia, jak chociażby te 3 okrutne artylerie, które mogą nasz papierowy pojazd błyskawicznie wysłać do garażu. No i także parę groźnych ósemek, jak CS-52 Lis, włoska Pantera z magazynkiem i te 2 TDK-i, które także są bardzo potężne. Ale moi drodzy, nie to jest teraz najważniejsze, skupmy się na samych poczynaniach naszego bohatera. Co on tutaj robi, jaki ma plan na tą bitwę? Od samego początku zajął pozycję, z której ma idealne bicie na wjeżdżające na góreczkę medy, na TDK-i, które są słabo ustawione, albo po strzale po prostu tracą maskowanie, czyli gracz ogólnie raczej mniej ogarniający. Ta taktyka ma ogromny sens nawet na wyższych tierach 10, tylko trzeba tutaj pojechać raczej czymś szybszym, najlepiej lightem, medem, który też ma dobre działo, a jak magazynek, no to już w ogóle rewelacje. Takim Progetto 65, Bachatem, 140, choć ona magazynka nie ma, notowali jak karabin maszynowy, tutaj spokojnie można pojechać i zrobić fajny wynik, tylko nie odsłaniajcie się za mocno i pamiętajcie, na początku, potem to już jest bardzo niebezpieczne. I ta taktyka na razie daje fajne efekty, mamy już 4 strzały z uszkodzeniami, zobaczmy, co będzie dalej, a ja pogadam teraz o samym pojeździe i o czarnym rynku, który budzi duże kontrowersje, między innymi dlatego, że przeciek wydaje się być bardzo podejrzany, trochę nawet bym powiedział mało realny. Ogólnie to tak, z przecieku wynika, że czarny rynek miałby być na przełomie lutego i marca i ten termin jest akurat bardzo realny i teraz wytłumaczę dlaczego. Bo w listopadzie to już mamy miesiąc wypełniony eventami. W grudniu będzie kalendarz adwentowy i paczki świąteczne, więc chyba nikt o zdrowych zmysłach nie pomyśli, że jeszcze tam będzie czarny rynek. Tam już i tak jest za dużo. Jeżeli chodzi o styczeń, to w styczniu często się jeszcze jedzie na oparach z grudnia, czyli wiecie, jeszcze trochę paczek, jeszcze troszeczkę promocji, z tego co zostało ze świąt, prawda? Dalej jakby obchodzimy te święta, tylko noworoczne. Więc styczeń jeszcze nie bardzo, ale taki luty czy marzec, on wydaje się być bardzo realny, bo po świętach będziemy mieli Golda z paczek. I wypadałoby coś z nim zrobić, prawda? Wypadałoby go jakoś wykorzystać i na czarnym rynku moglibyśmy tego Golda wydać i sprawić, że nasze garaże będą pustawe i potem trzeba będzie dokupić Golda, czy to srebra i innych cudów. Także z terminem akurat problemu nie ma, on wydaje się być bardzo realny. Gorzej ma się sytuacja z czołgami, które są tutaj na liście wymienione. Przede wszystkim to, co szokuje, to to, że na czarnym rynku moglibyśmy zdobyć po raz pierwszy pewne okazy. Zwykle jest tak, że na czarnym rynku macie pojazdy, które na przykład były wycofane z gry, z drzewka, jak chociażby Godzilla czy Force 155, albo premki, które były kiedyś za kasa, a teraz byłyby za golda albo nawet za kredyty, prawda, na licytacji. A tutaj, proszę bardzo, mamy po raz pierwszy do zdobycia obiekt 274A. To jest radziecka premka przepotężna 8 poziomu. No raczej mało możliwe, aby była teraz do zdobycia. I tutaj akurat wymieniono, że czołg ten można byłoby zgarnąć za, moi drodzy, 8000 golda. To jest według mnie bardzo, bardzo mało za tak dobry czołg. I zresztą mówi się, że on będzie w paczkę świątecznych, więc już w ogóle szok. Kolejny pojazd, który byłby po raz pierwszy do zdobycia, to na przykład Sherman francuski z magazynkiem. No to są naprawdę takie, wiecie, rzeczy, które no wydają się mało realne, więc no ja w takie cuda to akurat nie wierzę. Ale że pojawi się na czarnym rynku taki Batshat Burask,
No to jest już akurat bardzo możliwe i według tego przecieku pojazd ten byłby do zdobycia ostatniego dnia za 10 tysięcy golda i byłoby 20 tysięcy takich baczatów do zdobycia. Tylko to byłaby aukcja, także ta cena 10 tysięcy golda to jest jakby wartość minimalna. Może także kosztować 15-20 tysięcy, a jako że to pojazd jest bardzo, bardzo dobry, to nie zdziwiłbym się, jak na licytacji ktoś postawiłby za niego 20 tysięcy i to byłoby mało. Także tutaj ceny mogą być naprawdę kosmiczne. No ale mniejsza z czarnym rynkiem, to jak mówię, to wszystko wydaje się być troszeczkę przekombinowane, choć niektóre rzeczy mają sens. Wargaming też lubi zaskakiwać, prawda? Tak jednak bitewka. Co w niej jest takiego bardzo ciekawego? To, że już teraz sytuacja jest bardzo nieciekawa. Pluton jest już tak naprawdę ledwo żywy. Obaj ci gracze są w takich pozycjach, że nie można się wycofać, że są już tak naprawdę przy samych końcach mapy, a szturmuje ich pełna tutaj siła rywali. 7 jeszcze maszyn może ich tutaj zadziubać na śmierć. W tym trzy arterie, które oczywiście mają tutaj bicie. Zobaczcie, teraz jest taki moment bardzo istotny. Na kapie pojawia się RHM Borsig Waffentrager. Na szczęście możemy go tutaj raz trafić. Teraz nasz sojusznik jeszcze tam walczy. Atakuje go 3 graczy, dostaje odarty, jest ogłuszony. Wygląda to dla niego bardzo źle. Jeszcze go tam chyba chcą do wody wrzucić. To już jest w ogóle katastrofa. No i teraz chyba już wszyscy wiedzą, że ten sojusznik nasz plutonowy polegnie. Ten Borsig w ogóle chyba wpada do wody. Coś mu tam nie pykło. CS próbuje go jeszcze tam też chyba wrzucić do wody. I teraz, oj, to się już nie skończy dobrze. Tracimy naszego dziennego plutonowego i zostajemy sami na 7 rywali. I teraz popatrzcie na tą pozycję. Ona może wam się jakoś dobrze kojarzyć. Nieprzypadkowo, moi drodzy, ponieważ ostatnio pokazywałem wam potyczkę z TRF-em w tym miejscu. Tam niestety bohater nie dał rady zrobić wyciągu, ponieważ załatwia go arta w tej bitwie. Także są 3 arty, więc ja nie wiem, czy ta bitwa również będzie wygrana. Tutaj arta rywali na pewno ma bardzo dobre bicie, ale póki co świetnie korzystamy z naszego maskowania, ustawiając się za krzaczkami, tak aby rywale nie byli w stanie nas wykryć. I co? I magazynkujemy odpowiednio oni teraz RHM-a. Niestety, zobaczcie, nie polosował uszkodzeń, RHM został na ogrysku. Teraz drugi strzał go pięknie wykańcza, no i zostaje Is i oni. Isa raczej również nie zniszczymy na strzał. Zobaczcie, arta, oj, 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 to już jest bardzo niebezpieczne. Druga arta, jeszcze trzecia. Średnio zadajemy 360 uszkodzeń, także prawdopodobnie na Isa będzie potrzeba aż 2 strzały. Kończymy przodowanie, apteczki już nie ma, jesteśmy wykryci. Arta idealnie nas widzi. Na szczęście losuje wysokie uszkodzenia w Isa i teraz mamy Nahita Onika, ale czy on ma trolla? Jak ma trolla, to Nahita i po nas. Lorka cały czas nas tutaj męczy. M12 również trafia nas za 258. Jesteśmy na splesza dla jeszcze jednej Lorki, bo przecież rywale mają wiele tych art. Jest oni, zobaczcie, mierzy tutaj. No według mnie powinien to wygrać, ale tak się składa, że nie strzela w waszą stronę. My mierzymy w jego górną płytę, w garnek. No i weszło, no i weszła. To oznacza, że wciąż jest szansa na wygraną. Szczególnie, że arty rywali fatalnie tutaj przestrzeliły. Tutaj cały czas będą leciały blindy. Próbujemy podjechać bliżej lewej strony. Czekamy chyba na te arty. Czy one tutaj przyjadą? Zadacie pytanie. Według mnie jest taka opcja. Rywale mają na tyle dużą przewagę liczebną, że mogą być skłonni zaryzykować, więc nie zdziwię się, jak tutaj za niedługo podjedzie taka francuska arta, która pędzi jak szalona. Naprawdę ta arta Lorka jest na tyle szybka, że ja nieraz widziałem, jak te arty, słuchajcie, pod koniec bitwy po prostu sobie podjeżdżały i z bliska próbowały lepiej przymierzyć, także dla mnie to dziwne by nie było. I pojawia się cel na kapie, pytanie jaki. Podjeżdżamy do krzaczka, jest francuska arta bokiem, nie spodziewa się nas, dostaje w bok. Czy jesteśmy wykryci? Nie widziała nas, nie widziała, dlatego że to było zbyt daleko, a my mamy za dobre maskowanie. I rywale są coraz bliżej porażki. Pojawia się kolejna arta francuska. No, bohater ma szczęście, że ci gracze tak grają. Jest nas, trzeba wystarczy przymierzyć. Ona chyba nawet nie ma żarówy. Nie, ma, bo się cofa. Dostaje raz 1 HP, no niesamowity pech, ale drugi strzał na szczęście dobija tego gracza. Znowu, losowania nie do końca udane. Niby średnio 360, ale zwykle poniżej normy. No i teraz pytanie, czy przyjedzie również M12 i co z tym polskim czołgiem? Podjeżdżamy. CSA na razie nie widać. Może być tutaj, mówię, zablokowany.
Ktoś go oznaczy, chyba nasz plutonowy. Jest wykryty. Jest, moi drodzy, wykryty. Zobaczcie. Bokiem. Raz weszło. Miecz w naszą stronę fatalnie przestrzelił. A my się nie mylimy i mamy kolejnego fraga. No, tutaj było ryzyko, bo on miał bicie. Ale, tak jak powiedziałem też, on się tam zablokował. No i teraz zostaje nam solówka. Wydaje się, że już jesteśmy tyci od wygranej. To nie może się nie udać. M12 jest, moi drodzy, na jeden dobry strzał. Bohater ma, aby ją zniszczyć, 4 haeki. 4 haeki, które na pewno wystarczą. Pytanie tylko, jak to rozegramy. Póki co kierujemy się bardziej w stronę północnej części mapki. Mijają minuty, jędziemy bardzo szybko, bo prawie 70 na godzinę, ale tej arty dalej nie widać. Wydaje się, że jest przyczajona, ponieważ wie o tym, że my zbyt dobrze gramy, aby samemu tutaj cisnąć. Będzie chciał pewnie nas z jakiegoś krzaczka wyrwać fasta. I moi drodzy, pojawia się M12, dostaje raz haeka, mierz w naszą stronę, teraz dostaje drugi strzał, fatalnie przestrzeli bohater, no... Na szczęście rywal również nie miał szczęścia w tym strzale. No i teraz ostatnie dwa strzały powinniśmy to spokojnie ogarnąć, po prostu manewrując wokół tej arty. Czy bohater będzie chciał robić medal Fatina? Tego nie wiemy. Dwa strzały na pewno wystarczą. Czy będzie mierzył normalnie w gąski? Mierzy, moi drodzy, chyba bardziej po gąskach. No ale ostatni strzał już na spokojnie dobija tego gracza w M12. Piękne zwycięstwo. I czy oszukany Fatin? Według mnie to tam wcale mógł nie być przypadku. Może bohater po prostu był tak zestresowany. Ciekawy jestem, jak wy to widzieliście. Czy to dla was był przypadek, czy taki celowy Fatin, że poleciał strzał w gąski. No dla mnie to było i tak ryzykowne. Także potyczka w pięknym stylu wygrana, piękny wyciąg, niesamowita współpraca tego plutonu i bohater kończy bitwę z 13 zniszczeniami. Magia. Magia Wota. Takich bitew, moi drodzy, ostatnio jest pełno, także będzie co pokazywać. Ja dziękuję wam za uwagę i oczywiście polecam Patchet i Jona Buraska, ponieważ jest to genialny pojazd premium. Tyle ode mnie, do zobaczenia, piąteczka, cześć!